Chyba wszyscy się zgodzą, że Wojciech Smarzowski jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym polskim reżyserem dzisiejszych czasów. I choć na świecie nie zdobywa takiego uznania jak Małgorzata Szumowska czy Tomasz Wasilewski, to my, Polacy, uznajemy go za nasz prawdziwy narodowy głos. Co prawda ten głos mówi raczej niezbyt dobre o nas rzeczy, jednak akceptujemy jego wizję, choć często z nerwowym uśmiechem. I choć Smarzowski debiutował jako operator, to szybko zorientował się, że chce opowiadać własne historie. Zresztą reżyser sam wspomina, że w poprzedniej profesji niespecjalnie się sprawdzał. Reżyserował teledyski m.in. dla zespołu Mysłowic, a zadebiutował w teatrze telewizji filmem Małżowina. Potem pracował jako reżyser przy serialu Na Wspólnej i dopiero 6 lat od swojego debiutu pokazał, na co go stać. Od premiery Wesela Smarzowski jest zawsze na topie, zawsze zbiera milionową widownię i wzbudza ogromne emocje. Wkrótce zadebiutuje być może najważniejszy jego film, czyli Wołyń. Tymczasem przyjrzyjmy się pozostałym dziełom Wojtka, jak sam każe siebie nazywać, i zastanówmy się, który z nich jest tym najlepszym. Podobno dystrybutor Wesela stwierdził jeszcze przed premierą, że to kolejna nieudana polska komedia. Dziś takie słowa wydają się być absurdalne, szczególnie że film Smarzowskiego porównuje się często do dwóch istotnych dla naszej historii i kultury utworów o tym samym tytule. I Wyspiański, i Wajda, i później Smarzowski próbowali uchwycić polskość, charaktery i wszelkie nasze przywary. Ten ostatni jednak, w charakterystycznym już dla siebie stylu, obnażał naszą zaściankowość i obłudę w sposób brutalny. Wojnar, miejscowy bogacki, wydaje swoją córkę za mąż. Widać od razu, jaki to typ. Pieniądze ma, ale kombinuje, by wydać jak najmniej. Wódka więc ze Słowacji sprowadzana, bez akcyzy, samochód na lewych papierach przez księdza załatwiony, za zespół i salę zapłaci dopiero po weselu. A ludzie plotkują, że małżeństwo z konieczności, nie z miłości, że bigos niedobry, a że ta puszcza się z innym. Jak można się domyślić, dla głównego bohatera ta impreza nie może skończyć się dobrze. Entropiczna kolej rzeczy, od sielankowego wesela do kompletnej katastrofy, stała się niejako typowym narracyjnym chwytem Smarzowskiego, a wszystko to, co w Weselu pokazał, można doszukać się także w jego późniejszych dziełach. Wszyscy wypierdalać. No powiedziałem, koniec wesela, wszyscy won. Ten upadek człowieka i ujawnianie się jego najgorszych cech Smarzowski zaprezentował w Domu Złym. Tutaj jednak już znacznie bardziej wymyślnie, mieszając dwie linie czasowe. W jednej z nich obserwujemy śledztwo milicjantów, w drugiej poznajemy genezę oraz przebieg okrutnego mordu, który miał miejsce lata wcześniej. W obu historiach wódka wciąż się leje, a bohaterowie ujawniają swoje największe wady. Funkcjonariusze, zamiast rozwiązaniem sprawy, bardziej interesują się swoimi własnymi interesami, zaś lata wcześniej alkohol najpierw zbliża ku sobie dwójkę nieznajomych, którzy postanawiają zrobić razem biznes, później jednak wzbudza w nich wzajemną nienawiść. Tym razem Smarzowski nie wnikał w samą obyczajowość, ale ukazywał korupcję perelowskiej milicji, a także nieufność ludzi i chęć łatwego zysku w czasach wcale nie tak dawnych. No, syn na gospodarce to podstawa, nie? Janusz? Bardzo zdolny. Pod Mocnym Aniołem jest z pewnością najbardziej wymyślnym, choć wcale nie tak wybitnym filmem polskiego reżysera. Tym razem Smarzowski postanowił wziąć na warsztat quasi autobiograficzną powieść Jerzego Pilcha o tym samym tytule, co niejako determinuje styl filmu. Rwana narracja, poetyckie dialogi czy krakowskie krajobrazy przewijające się w kadrach. Smarzowski dwoi się i troi, by z montażowego konfetti skleić historię niekończących się powrotów do nałogu, nie zawsze udaje mu się jednak skonstruować do końca spełnionych historii. Oczywiście obsada, jak zawsze, spisała się wybitnie od Więckiewicza po Dziędziela, a styl filmu jest wręcz nie do podrobienia. Reżyser powiedział, że chciałby ten film smakował jak ciepła polska wódka. To z pewnością mu się udało i dlatego Pod Mocnym Aniołem umieszczam w samym środku stawki. Jesteś największą miłością. Ale szósta rano czy szósta wieczorem? Mojego życia. Szósta w południe. Siła filmów Smarzowskiego tkwi w tym, że ukazują rzeczy często pomijane i przemilczane. A w Róży reżyser sięgnął po tematykę rzadko poruszaną. Choć II wojna światowa skończyła się w 1945 roku, dla niektórych trwała ona znacznie dłużej. Tadeusz, były akowiec, postanawia oddać rzeczy osobiste żołnierza Wehrmachtu jego żonie. Tak poznaje Różę, mazurkę, która nie ma zamiaru opuszczać swojego miejsca zamieszkania, choć wojska sowieckie pustoszą i grabią wszystko, co napotykają na swojej drodze. Między Tadeuszem a Różą rodzi się teoretycznie niemożliwa miłość. Para musi jednak stawić czoło okrutnej historycznej konieczności, pełnej cierpienia i okrucieństwa. To z pewnością najtrudniejszy, ale i najpiękniejszy i najsubtelniejszy film Smarzowskiego, w czym też duża zasługa operatora, Piotra Sobocińskiego. Chyba każdy, który już zobaczył, nie mógł o filmie zapomnieć przez długi czas.
A jednak to Drogówkę uznaję za najlepszy do tej pory film Smarzowskiego. Może dlatego, że to idealne połączenie gatunkowego kina i typowej smarzowszczyzny? Może dlatego, że reżyser wyśmienicie tu gra typowym polskim humorem niskich lotów zmieszanym z rzeczywistymi moralnymi wyborami i świetnie wykreowanymi postaciami? Może dlatego, że to w tym filmie Bartek Topa rzeczywiście jest na szczycie i tam pozostaje przez najbliższe kilka lat? Drogówka była ogólnopolskim hitem i każdy znalazł tam to, czego szukał. Zabawne scenki z policyjnej rutyny, polskie bagno, typowe dla Smarzowskiego, czy wreszcie solidne, sensacyjne, czy wręcz szpiegowskie kino, którego w naszym kraju można było szukać na próżno. Drogówka okazała się być filmem bez jakichkolwiek potknięć, przystępnym i zapadającym w pamięć tak samo, jak wcześniejsze dokonanie reżysera. Tu przyciskasz, nie resetujesz i masz cały czas 130. Patrz. Wszystko jednak wskazuje na to, że Wołyń może namieszać na tej liście. Choć na niedawno zakończonym festiwalu filmowym w Gdyni film ten nie zdobył najważniejszej nagrody, to wielu zgadza się, że to okrutne i niełatwe w odbiorze dzieło jest najlepszym jak do tej pory dokonaniem Smarzowskiego i jednym z najważniejszych polskich obrazów tego roku. Czy tak rzeczywiście jest, przekonamy się, gdy film zadebiutuje w kinach w całym kraju. A to nastąpi 7 października. Dajcie znać w komentarzach, który film Wojciecha Smarzowskiego jest waszym ulubionym, no i czy czekacie na jego Wołyń. Oczywiście zachęcam was do oglądania odcinków Karoliny o serialu Westworld oraz o Dziewczynie z pociągu i w ogóle o adaptacjach literatury. Wyczekujcie nowych odcinków na ekranach. Dzięki, że nas oglądacie. Cześć.